Cześć, witajcie w kolejnym dniu. Powiem wam, ostatnio tyle się dzieje u mnie, że nie mam czasu tego nagrywać, bo jest to takich dosyć spraw dużo osobistych, ale matko boska, urwanie głowy. Naprawdę jest urwanie głowy, teraz akurat sobie jem obiad. Z tamusią byłam wczoraj u weterynarza, w ogóle takie jaja wyszło, bo przyszłam do domu cała podłoga zakrwawiona. Myślałam, że może gdzieś tam się skaleczyła czy coś. Co się okazało? Popatrzyłam na łapę, no nic takiego nie było. To wzięłam i tam przemyłam, bo wyczaiłam, która łapa i gdzie może być to niby skaleczenie. Przemyłam jej tą łapę, owinęłam, poszłyśmy na spacer, wszystko pięknie, ładnie, wróciłam z dworu, myślę, a dobra, ściągnę opatrunek, no bo zależało mi, żeby jednak tej łapy się nie wybrudziła, idąc na dwór. Ściągnęłam opatrunek, łapa dwa razy taka. Pojechałam do weterynarza, okazało się, że to jest jakiś ropień, a ropień powstaje przez to, że prawdopodobnie albo coś miała w łapie, w sensie sobie coś wbiła, albo się ukuła i przez takie coś właśnie powstał ten niby ropień. Więc tak, ta musiała chodzić z opatrunkiem na łapie. Powiem wam, bardzo, w ostatnim czasie bardzo dużo się dzieje. Nie ukrywam, że nie mam czasu vlogować, no bo tyle się dzieje. Takich prywatnych spraw. Testowania, dwa ostatnie produkty, dwa produkty. Które przywiozłam z Warszawy, ze sklepu azjatyckiego, tak, są to dwa produkty indyjskie i tak jak mówiłam, to testujemy i koniec ze słodyczami, więc chcę to po prostu szybko przetestować i mieć to jak najszybciej zgrzywki. Oczywiście mam tu herbatkę sobie stawiam elegancko, zaczynamy, mamy takie coś podobnego co wcześniej, jest to produkt oczywiście India. Obawiam się, że to może mieć ciemny kolor, więc to może być jeszcze bardziej pikantne. Spice blend of chicken flour. No na pewno będzie to pikantne. Cholewka. Niedobrze. Postaram się to otworzyć. Tak to może uda. O! Tak. Jak to moja mama się śmieje, ma to smak taki jak ziarno dla wróbla. Jest to ziarno dla wróbla. Widzę tu coś fajniejszego, jest coś większego. Takie coś. A jak smakuje? Bo ogólnie samo w sobie jest bardzo dobre, tylko po prostu pikantne. Nie wiem jak to będzie, czy będzie pikantne, czy nie. Te takie a la chipsy to na razie nie są pikantne. Tu mam coś ciekawszego. Próbuję to wygrzebać, bo nie. Cholera, za szybko pochwaliłam. Jest to pikantne, taki mam coś, nie wiem, to coś zielonego. Tak to wygląda, nie wiem co to jest. Próbujemy. Nawet całkiem. Całkiem przyzwoite. Weźmiemy garść i spróbujemy. Wiecie co? Tak to wygląda. Mam nadzieję, że gdzieś widać. O, bo nie chcę wysypać. Powiem wam, że nawet całkiem jest. Jeśli miałabym to ocenić, dałabym 8 punktów, a dlatego 8 punktów. Bo jest to całkiem. Ale wydaje mi się, że to nie jest tak pikantne jak to wcześniejsze. Aczkolwiek jest pikantne, ale nie jest aż tak pikantne jak te wcześniejsze, które testowaliśmy. Dlatego to jest godne polecenia, więc wam to serdecznie polecam. Będziecie w Warszawie, czy gdziekolwiek, gdzie jest ten sklep, to sobie po prostu to kupcie. Bo jest całkiem fajna przekąska. Jeszcze mam jeden produkt. Są to chipsy. Widzę, że to są z papryczkami. Czyli może być cholernie pikantne. Zaraz zobaczymy kraj pochodzenia, czy też jest Indie. Za bardzo to nie widać. Gdzieś musi być from. Tu też będą Indie. Tak, jest India. Tu jest, że to jest faktycznie indyjski produkt. Dobra, to otwieramy i spróbujemy. Tak szybko nie otworzę, tak mam puste wszystkie ręce. Musimy tak otworzyć. O kurczę, ale mocny zapach.
To będzie chyba faktycznie bardzo pikantne, aż się boję. W ogóle te chipsy są wielgaśne. O matko, jakie one grube. Wezmę jakiś najmniejszy, taki. Tak one wyglądają. Są grubsze. Dobra, to próbujemy. Boję się, że to może być pikantne. Ja wiem. Coś podobnego jadło. Taka, jak to się je, taka konsystencja, jakby to było chipsy krabowe, tak na to mówią. Traditional chips. Czy są jakieś tam ich mniejsze, tradycyjne chipsy? Mają bardzo ciekawy smak, tylko po prostu są cholernie pikantne. To jest chyba ten minus, przynajmniej jak dla mnie. Bardzo mocny zapach ma. Dam 5 punktów, bo to jest ogólnie fajne, dobre, tylko po prostu jak dla mnie pikantne. Kurczę, no to jest pikantne. No ja wiem, że kuchnia indyjska, w ogóle kuchnia azjatycka jest pikantna. Mają dobre, tylko po prostu jest to pikantne. Dlatego wam to serdecznie polecam, bo kurczę, jest naprawdę całkiem okej. No to nadszedł wspaniały ten moment. Otwieramy pudełko Kalifornia, w którym z reguły ci, co dłużej oglądają, albo ci, co są pierwszy raz, to już tłumaczę, w tym pudełku trzymamy zawsze słodycze do testowania. Popatrzcie, to jest normalnie szok, doznacie szoku. Pam, pararam, pam, pam, pam. Pustka. Pustka? Myślę, że to super sprawa, że jest pustka. Bo teraz przechodzimy faktycznie na zdrową żywność. Słodycze, przekąski. Chyba przekąski w tym momencie nie są słodycze, aczkolwiek są zdrowe słodycze, niby bez cukru, ale to wtedy dadzą coś gorszego typu słodzik, czyli to jest jeszcze troszkę gorsze. Dlatego teraz przechodzimy na zdrową żywność. Teraz dzielnie, codziennie chodzę na siłownię, więc zaczynamy dbać o zdrowe żywienie. Będziemy tego pilnować, myślę, że to jest fajna sprawa i gorąco Was zapraszam do odżywienia się zdrowo, nie patrząc paręnaście filmików wcześniej, tak? Było, minęło, zaczynamy teraz nowy etap życia, nowa dieta, nowa żywność, nowe testowanie, nowe wszystko. Ja bym mogła to wam wszystko tak tutaj, tylko przez tą kamerkę wzięła i przekazała, ale to niestety nie da rady tak.